Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest kolejny odcinek z gry Smite i kolejne jeden na jednego ligowe, moi drodzy. Ja już właśnie tutaj jestem w kolejeczce. Znowu przeciwnik banuje pierwszy. Nuła standardowo zbanowana jako nowy bóg. O, Loki, świetnie. Ja też nie chciałbym grać przeciwko Lokiemu. Nie chciałbym grać również przeciwko Kali i również nie planuję nią zagrać, także sobie ją zbanuję. Zobaczmy, kogo my tu jeszcze możemy zbanować. Fenrir, bardzo ciekawy pick. Pomyślmy. Na pewno nie chciałbym zagrać przeciwko Hebo. Serket i Kronos i w ogóle jeszcze jest kilku innych bogów, przeciwko którym nie chciałbym zagrać. No ale cóż. Dobrze, zdecyduję się na Hebo. Moi drodzy, na kogo przyszła pora? Graliśmy Anubisem, graliśmy Freją, graliśmy Shibalankę, Merkurym. Kim tu jeszcze by z Bastet graliśmy? Mamy do wyboru Nif, mamy... jest bardzo dobra, mamy Nemesis. Kurczę, naprawdę ciężki, ciężki wybór. Bardzo ciężki. Może spróbujemy zagrać Posejdonem, co wy na to? Albo ewentualnie Aokwangiem. Ale myślę, że możemy spróbować Posejdonem. Czemu by nie? Dawno nim nie grałem. Bardzo, bardzo dawno nim nie grałem, nawet szczerze powiem. Nawet nie wiem, kiedy ja zdążyłem w ogóle wbić nim masterkę na pierwszy level, bo co prawda to nie jest jakiś super wysiłek, to jest kwestia, nie wiem, 6, może 7 gier i ten mastery level jesteśmy w stanie osiągnąć bez problemu. Ale jakoś tutaj nie miałem okazji się zastanowić nad tym głębiej. Merkury. Na Merkurego. Najlepszym itemem ogólnie jest Creeping Curse do redukcji attack speeda. Także ja na pewno będę chciał to złożyć. I to złożę. Myślę, że zacznę od tego. Nie będę na pewno zaczynał od Blue, bo zauważyłem, że na 1 na 1, rozpoczynając od Blue, moi przeciwnicy zazwyczaj bardzo ostro obrywali ode mnie, ze względu na to, że po prostu mieli bardzo niskie HP na samym początku, na trzecim levelu. Ja tutaj planuję ostro rozpocząć od pusha. O ile się tutaj nie dam w żaden sposób zagonić Merkuremu. Okej, jednym dosłownie skillem miniony praktycznie padły. I już możemy atakować wieżę, ale ja nie będę się tam pchał, ponieważ oczekuję cały czas na pojawienie się Merkurego, który prawdopodobnie męczy się z którymś z boostów, jak zwał, tak zwał. Tak, on męczy się aktualnie z buffem do speeda. Zwróćcie uwagę. Zwróćcie uwagę, Merkury gra Merkurym, osoba grająca Merkurym, I'm Godless, gra praktycznie bardzo podobnie do mnie, jest bardzo agresywny na samym początku. No ale cóż, no nie wyszło mu to na dobre, nie wyszło mu to na dobre ze względu na to, że jednak ja tutaj mam przewagę pod tym względem. Nie będę się jeszcze wracał. Pomyślałem, że jeszcze sobie troszeczkę tutaj postoję. Zaraz może się uda coś wykombinować ciekawego. Prawdopodobnie Merkury będzie teraz próbował mnie tutaj capnąć, ale może sobie próbować, nie ma problemu, nie mam nic przeciwko temu.
Proszę bardzo. Czekałem na to, dosłownie na to czekałem, żeby go tutaj wciągnąć w tą moją pułapkę. Chciałem, żeby on użył swojego ulti. Co prawda nie wiedziałem, kiedy go użyje i na jaką odległość, ale użył go bardzo, bardzo nieumiejętnie, ponieważ zagonił się aż pod moją wieżę. Tam stracił troszeczkę życia, a później jeszcze mi udało się użyć mojego ulti jednocześnie z jego skillem. Także to było wręcz boskie. Na razie nie będę sobie kupował tutaj do cooldowna nic. W standardzie zacznę sobie od tego talona. Świetny item na magów. Ze względu właśnie na to, że daje bardzo dużo lifesteala. Co ci po tym, mój drogi? Teraz ja tutaj jakoś będę musiał wykombinować coś w związku z tym Merkurem. Ciekaw jestem, jak w late game sobie poradzę, bo Merkury jest naprawdę niebezpieczny w late game. Zresztą sami widzieliście, co ja tam nim robiłem. Także mieliście już, że tak powiem. Właśnie, to jest Poseidon, moi drodzy. Tutaj tak naprawdę liczy się to, jak umiejętnie rzucimy ulti, albowiem to ulti, znaczy damage naszego ulti jest w pełni uzależniony od tego, w którym miejscu tego okręgu będzie nasz przeciwnik. Jeżeli nasz przeciwnik będzie w samym epicentrum, to oberwie największy damage. Tak, jak widzicie, ja tutaj nawet ulti nie potrzebuję, żeby trochę Merkurego pogonić. Jeszcze może sobie zdążę walnąć. Nigdy nie zapomnę, jak któryś z widzów pod moimi filmami w komentarzach śmiał się ze mnie, że kupuję tyle potek. Wcześniej rzeczywiście troszeczkę z nimi przesadzałem, bo kupowałem dosłownie po kilkanaście. A teraz kupuję sobie raptem po dwie, ale jak widzicie, ma to gigantyczne znaczenie, bo momentami te potki wręcz ratują skórę i dają gigantyczną przewagę na samym początku, gdzie jest to wręcz wskazane, żeby mieć tą przewagę. Super. Merkurego brak. Ja mam już 9 level. To póki go nie ma, to ja sobie może odpuszuję i skoczymy zrobić jakiegoś bufika, co wy na to? Wow! To jest właśnie przewaga Posejdona nad Merkurym. Ja wszystkie swoje skille wystarczy, że rzucę sobie pod nogi, a Merkury przez to, że jest typem mele, czyli asasynem, musi po prostu biegać obok mnie, żeby coś mi zrobić. No ja tutaj wystarczy, tak jak mówię, rzucę sobie coś pod nogi i tak naprawdę on musi się męczyć, bo ani nie jest w stanie tego w żaden sposób ominąć, ani przeskoczyć, ani nic z tych rzeczy, żeby móc mnie zaatakować. Musi po prostu stanąć blisko. Ja już biję bardzo mocno. Merkury też już bije mocno dosyć. Niech sobie wraca, nie ma najmniejszego problemu. Ja wykorzystam to i zabiorę mu tutaj tego buffa od siebie. Nie wiem, czy on będzie z niego korzystał, ale jakby mu to przyszło do głowy, to ja go zlikwiduję. Dobra. Rzecz jasna, te buffy również dają mi doświadczenie, złoto i wszystko, także tak naprawdę ważne jest to, aby je robić, nawet jeżeli nie są mi potrzebne. No
No i jestem w miarę bezpieczny. Znowu nie pocelowałeś. Przykro mi bardzo. Strasznie bije, zwróćcie uwagę. Całkiem porządnie już bije. Ale powiedzmy, że ja tutaj też troszeczkę przygridowałem, jeżeli chodzi o tego towera. Mogłem tutaj zdecydowanie się cofnąć, ale postanowiłem jeszcze jednak troszeczkę zostać na dłużej. Co tam Merkury kupuje? No, ciekawe itemki, nie powiem. Okej. Zaraz powinien się pojawić Blue Buff. Ja teraz myślę o zniszczeniu tej wieży. Prawda, ja tam byłem bez many. Totalnie wręcz. Nie byłem w stanie ani puścić ulti, ani nic. Tak, to jest świetne combo, które zapewnia mi przewagę w tym przypadku. Okej, troszeczkę się uleczyłem. Zabiorę sobie to blue i stąd zmykam, boję się, że zaraz mnie tutaj dopadnie Merkury. Cofnę się do bazy, tak naprawdę jest na to czas wszystko. Ja teraz zagram troszeczkę poniżej pasa, złożę sobie ten Nimen Lion Armor, żeby odbijać jeszcze damage w Merkurego. Co prawda nie mam zbyt dużo tego defensa, ale każdy damage odbity w jego stronę jest dobrym damage'em. Im mniej ja oberwę, im więcej on, także to się liczy tak naprawdę dla mnie. Nic innego. Boję się troszeczkę late game'u, bo tak naprawdę jak Merkury mnie tam porządnie złapie, to ja będę dosłownie na kilka jego uderzeń. Ale postaram się do tego nie dopuścić. Na razie moje skille mają dosyć potęgi, żeby właśnie go bez problemu tutaj zabić. Na szczęście w miarę ogarniam skille Merkurego i wiem w jaki sposób uciekać przed ulti, bo to ulti, jak widzicie, jest dosyć nieprzewidywalne momentami, ale ja na szczęście jakoś sobie radzę przeciwko niemu. Wystarczy biegać na boki. I tyle tak naprawdę. Wystarczy w ten sposób się przemieszczać i już nie ma szans, żeby nas przeciwnik pocelował. O ty, proszę bardzo. Wyczuwam Merkurego gdzieś za plecami. On tutaj prawdopodobnie zaraz mi wyskoczy. Dlatego ja ucieknę tędy. A nie, on będzie się teraz bronić. A to dobrze. Ja tutaj porobię szybciutko te buffy. W porządku. Skoczę sobie po tego Nimen Liona. Może się przydać. Okej. Jeden itemek do defensa na pewno tutaj nie zaszkodzi. Przydałby się teraz polinomikon. Ojejku, jejku, chyba nie zdążę już dolecieć do wieży. I ją stracę niestety. Zgadza się. No ale cóż, cóż zyskałeś tym, drogi Merkury, powiedz mi. Zdraź mi ten sekret, co przez to chciałeś osiągnąć. Ja tutaj troszeczkę...
Nice. To było nice. Z jego strony. W życiu bym się nie spodziewał, że się wytepuje z mojego ulti. Wow, 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 wow. Zginie? Chyba nie. A, mało brakowało. Wow, powiem wam, że w życiu się nie spodziewałem. Kupił sobie Combat Blinka tylko po to, żeby mi pokazać, że moje ulti jest bezużyteczne na niego, ale tylko jednokrotnie na 180 sekund. Czy to mu się opłacało? No nie wiem, szczerze mówiąc. Tak na dobrą sprawę ciężko jest mi to ocenić. Ale ja sobie kupię Aegisa. Jak będę w potrzasku, to sobie po prostu go użyję. Już nie będę w potrzasku. Zregenerują mi się cooldowny i będę w stanie po prostu się odbić od dna. Mam nadzieję. Dobra. Niech sobie minionki puszują. Ja tutaj będę się kręcił po tych buffach. Dobra, tego sobie zostawimy na później. Bardziej mi zależy na tym tutaj. Okej, okay, jest już ulti. Teraz zrobimy tutaj tego zaległego. No już jest Merkury. Czyżbyśmy mogli się z nim tutaj zmierzyć? Możemy próbować oczywiście. Nie ma tutaj w tym nic złego. Okej, ukryłem się przy tym jego ulti nieszczęsnym. Trzeba po prostu zejść z linii prostej. Teraz on się gdzieś prawdopodobnie pojawi za mną. Ciężko to przewidzieć. Jest. Tak, jest tutaj. Cały czas. Będziemy się tak bawić w kotka i myszkę. Możemy się bawić, nie mam nic przeciwko. Ja sobie cofnę. Mam nadzieję, że mnie nie złapie w tym czasie. Kupię sobie tego Polynomikona, on może się przydać. No i myślę, że przyszła pora na Rod of Tahuti. Dziwne, że jeszcze tego nie mam. Myślałem, że wcześniej to zakupię. Okej. Trzeba tutaj koniecznie spuszować tego Feniksa jak najprędzej, bo Merkury zaczyna przybierać na sile i boję się, że zaraz może się to przeciwko mnie obrócić. I obawiam się również, że... Tak, zużył tego swojego blinka nieszczęsnego i taki był też plan, cieszy mnie to. Nie wiem, gdzie go tak naprawdę się teraz spodziewać. Jest tutaj. Może ja sobie teraz będę mógł puszować bez problemu. Nie mam zamiaru w ogóle się tobą przejmować. Okej, cofamy się. Kurczę, pomyliły mi się skille. Niestety. Teraz będę musiał
Pomyliłem się na zasadzie takiej, że zamiast jedynki, dwójki, trójki, czwórki usilnie próbowałem wcisnąć Q, W, A i R i niestety obniżyła mi się ręka o jeden, że tak powiem, poziom. No ale trudno. Ja rozpocznę sobie już kupowanie tego roda. Jak widzicie, dzieje się dokładnie to, co wcześniej przewidziałem, że Merkury w late game będzie naprawdę trudnym przeciwnikiem. Jedyne, co mnie, że tak powiem, ratuje, jest po prostu wykorzystanie tego, że on raz może jedynie z mojego ulti się wyteleportować. Teraz już jest bardzo, bardzo szybki i naprawdę omija wszystkie moje skille. Ale można było się tego spodziewać, że w końcu nadejdzie taki moment, kiedy będzie late game. Wystarczy tak naprawdę teraz, że zginie jeden z nas i już będzie pozamiatane. Tym bardziej, że widzę, że on nie kupił nic do defensa, że nie jest, że tak powiem, zabezpieczony tak jak ja. Okej, tu widzę, że jest zrobiony buff. No i jak, pocelujesz dzisiaj tym ulti? Chyba nie bardzo. No nieźle, widzę, że będziemy się tak musieli czaić. Ciekaw jestem, jak to jest z tym jego combat blinkiem. Okej. Może uda mi się przeżyć nawet. O, nawet się udało. Teraz przynajmniej muszę zapamiętać, kiedy on się wyblinkował. Ile mam czasu na to, żeby go teraz zabić. Ale jak widzicie, potężnie już otrzymuję od niego obrażenia, mimo mojego zabezpieczenia w postaci tego armora, który kupiłem. Musiałem kupić jeszcze jedną rzecz ważną do defensa, mianowicie tego takiego, tą płachtę, która, że tak powiem, jeden skill mi niweluje. Okej, ja będę miał zaraz ulti. Okej, on będzie teraz tutaj moje miniony próbował odciągnąć, ale nic mu po tym. O, zabiliśmy się wzajemnie. Aż wstrzymałem oddech na chwilę, powiem wam szczerze, bo mało brakowało. Zobaczmy, kto wskrzesi się szybciej. No, on się wskrzesi szybciej o dosłownie sekundkę, ale jego Feniks jest w tarapatach. Co prawda może nie da rady go spuszować jeszcze, ale trzeba coś wykombinować w związku z tym. Nie wiem jeszcze za bardzo co i co by się tutaj przydało zmienić w moim buildzie, bo obrażenia zadaje dosyć porządne.
Gorzej z, że tak powiem, po prostu zabijaniem tego nieszczęsnego Merkurego. Teoretycznie mógłbym po prostu na chama wpaść i tam spuszować tego Feniksa. Też ciekaw jestem, co ile on ma to swoje ulti nieszczęsne. Tak, teraz dopiero kupił coś do cooldownów. Chyba nie będzie atakował. Powiem wam, że jest to jedno z moich dłuższych 1v1. I co, i tak nie będziemy w ogóle puszować, tak? Potężne obrażenia teraz już są. Myślałem właśnie nad tym, czy użyć Aegisa, czy nie. Postanowiłem go nie używać, bo Merkury i tak już był blisko mnie. No ale cóż. Jakby mi się udało uniknąć jego ulti, to może coś by z tego było, no ale niestety się nie udało. Pytanie, jakie mu się udaje za każdym razem unikać. Oj, kupiłem do defensa. No dobra. Trudno. Trudno, niech będzie i do defensa. Okej, okay. Na razie nic mi nie grozi. Może nawet uda się to troszeczkę dłużej przyciągnąć. Zobaczmy. Powiem wam szczerze, że teraz chyba już po prostu zagram na jedną kartę. Nie będę tutaj, że tak powiem, się czaił. Albo ja go zabiję, albo on mnie zabije. Krótka piłka. No i udało się. Także chyba jednak to będzie wygrana. Jakby chociaż udało się zniszczyć tego Feniksa. Mam jeszcze 15 sekund. Okej, okay, jeszcze jest 10. Dobra, mogę uciekać w sumie. Pytanie, czy mi się to uda? Ach, niestety. Teraz chyba to będzie już GG, bo on z tymi itemkami tak naprawdę mógłby wysolować mojego tytana. No nie pykło, nie pykło. Chyba za mało miałem minionów do pomocy przy tytanie. Ewentualnie jest szansa, że jeszcze za momencik dosłownie mi się wskrzesi Feniks. Mógłbym go pobronić trochę. No naprawdę wymagające jeden na jednego. Nie spodziewałem się nawet, że będzie aż tak wymagające. No ale dobra. Trzeba i z takimi grami sobie poradzić. Jakoś tam.
potężnie. Wow. Ulti weszło, ale co z tego? Zwróćcie uwagę. Po raz kolejny zginąłem. Kurczę, naprawdę widzę, że Merkury w late game ma zdecydowaną przewagę nad Posejdonem. Chyba, że ja po prostu nie jestem w stanie sobie tej przewagi wypracować, bo być może by była taka możliwość. I teraz nie wiem przypadkiem, czy Merkury już się ze mną nie bawi na zasadzie takiej, że chce się powygłupiać trochę. Może i tak jest. Zwróćcie uwagę, on już robi ze mną co chce tak naprawdę. Przykro, przykro mi niestety. Nic nie jestem w stanie ponad to zrobić. Co prawda on nie ma Feniksa, mógłbym tutaj powiedzmy coś tam przyszaleć. No ale nie da się. 10 sekund, tak naprawdę w 10 sekund on by go rozpykał, jakby się spiął i wykorzystał tą sytuację. Ja tylko jedyne co mogę sobie kupować to te eliksiry, bo już mam full, że tak powiem. Okej. Spróbuję. Nie wiem, czy on się tutaj wrócił, czy tylko udawał, że wraca. Ja sam bardzo lubię grać Merkurem, także wiem, na co go mniej więcej stać. Także jeżeli ma tutaj owardowane. Och, kurczę, nie spodziewałem się, ale malutko życie mu zostało, zobaczcie. Tak, to była chyba ostatnia akcja, może jakbym rzucił jakiś wicher sobie pod nogi, albo bym użył tego Aegisa nieszczęsnego, to może bym przeżył nieco dłużej. Ale zwróćcie uwagę, on tutaj będzie dosłownie na kilka strzałów, ten mój tytan. No i po raz kolejny, moi drodzy, przechodzimy ten nieszczęsny etap, w którym to cofa mnie na 99 punktów. I później będę musiał znowu wygrać i znowu wygrać, żeby wejść do tego Bronze 4. Jak widzicie, gracz z moim stażem, gdzie mam tam rozegrane, nie wiem tak naprawdę ile gier, myślę, że gdzieś około 200, może 300, ten 30 level niby jest, ale tak naprawdę wygląda na to, że ja nie mam totalnego pojęcia niestety jeszcze o tej grze. Ewentualnie może być też problem w tym, że wybieram co każde jeden na jednego innego boga. Może jak tam bym cały czas grał jednym, to gdzieś tam by się doszło nieco dalej. No ale ja tak naprawdę strasznie by mnie to chyba szybko znudziło. Także wolę sobie tutaj kombinować i próbować swoich sił. Szczególnie jak jeszcze jestem w tej niziutkiej brązowej lidze. Dobrze, ja już nie będę przedłużał tego odcinka, bo i tak wyszło naprawdę długo. Nie sądziłem, że ta walka będzie tyle trwać. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. My widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.